Taka oto rocznica z naszej starszej ulubionej muzyki objawiła się nam dzisiejszego poranka, drodzy Państwo, że mianowicie 26 lutego, ale w roku 1983 płyta Michaela Jacksona pod tytułem thriller zawędrowała na pierwsze miejsca amerykańskich, najlepiej sprzedających się krążków i na tym pierwszym miejscu pozostawała tam aż przez 37 kolejnych tygodni. A był to dopiero początek rekordu, ponieważ thriller sprzedał się do końca lat 90. w nakładzie co najmniej 40 milionów płyt. I stał się najpopularniejszym albumem świata. Niektórzy żartują, chociaż nie do końca wiadomo, czy to żart, czy prawda, że thriller Michaela Jacksona będzie najpopularniejszym albumem świata do czasu, aż Rosjanie ujawnią prawdziwe nakłady płyt Ały Pugaczowej, albo kiedy Chińczycy zademonstrują hity własnych, nieznanych szerzej poza tamtym krajem, twórców, którzy jednak znaleźli o wiele więcej nabywców płyt niż Amerykanie. To trochę tak jak z filmem, drodzy Państwo, co do którego mamy złudzenia, że najwięcej widzów na świecie zebrał powiedzmy Titanic, podczas gdy liczby bezwzględne wskazują, że rekordy, jeżeli chodzi o widownię, należą do kinematografii chińskiej. I to bynajmniej nie tej współczesnej, lecz tej z czasów Mao Zedonga, kiedy to na wyznaczone przez partię filmy spędzano dosłownie cały ten liczny naród i to po kilkanaście razy na ten sam tytuł. A album, który wydawał się idealnym produktem z zakresu show biznesu, ma cały czas o thrillerze, był odrobinę, jak mówią krytycy, nieludzki. Ponieważ Michael Jackson śpiewał i pokazywał się w teledysku nie tylko duszą i ciałem, które to ciało jest pełne często wad i mankamentów. On tutaj był wręcz perfekcyjną maszyną, która śpiewała. Która tańczyła z dokładnością do jednego kroczka, do jednej nuty, do jednej sekundy. W ten sposób procentowało to, że mały Michael wraz z rodzeństwem był nieludzko ćwiczony przez własnego ojca, który często budził wszystkie swoje dzieci w środku nocy. Kazał im tańczyć dla jakiegoś zupełnie marnego menedżera z nadzieją, że za którymś tam razem wreszcie wylansuje ten swój rodzinny zespół. I stosowne czasy nadeszły w roku 1975, kiedy to wytwórnia Motown, wyspecjalizowana w lansowaniu czarnoskórych artystów, postawiła właśnie na 13-letniego Michaela, a ten miał być odpowiedzią na sukces innego śpiewającego dziecka, mianowicie Donego Osmonda z brytyjskiego zespołu The Osmonds. Amerykanom chodziło o to, by zademonstrować światu tę nową gwiazdę i by wykazać, że dysponuje ona bez porównania większym talentem wokalnym i talentem tancerza niż ten europejski dzieciak. No i amerykański dzieciak trafił niebawem na swojego wybitnego mentora, co okazało się zasadniczym zwrotem w jego karierze. Ów mentor nazywał się Quincy Jones i specjalizował się w wyrafinowanej muzyce typu. Funki łączącej jazz soul z muzyką popularną. Razem nagrali płytę pod tytułem Off The Wall, która sprzedała się w imponującym ośmiomilionowym nakładzie i zdecydowali się pójść za ciosem. W kalifornijskiej posiadłości Jacksonów od roku 81 trwały cztery mordercze miesiące pracy nad nową płytą. Nagrywano The Girl is Mine, nagrywano Beat It i wreszcie ten słynny. Thriller. Płytę ostatecznie zmiksowano w sierpniu 1982 roku, a pod koniec listopada płyta pod tytułem Thriller trafiła do sklepów, co dało początek światowej Jackson-mani, a ta ogarnęła glob od 1983 roku w górę. I tylko w tym roku Michael Jackson zarobił 130 milionów dolarów. Fakt, że na płycie głos dał także Paul McCartney, było kolejnym pomostem między czarną skórą społecznością amerykańską a światem białych muzyków. No, ta przyjaźń niestety nie trwała zbyt długo, ponieważ Michael Jackson poczuł się bardzo pewnie i, nie mówiąc nic Polowi z Beatlesów, wykupił za 37,5 miliona dolarów prawa do 250 piosenek spółki Lennon McCartney. No i już było po. Przyjaźni. A tymczasem ludzkość oglądała 14-minutowy, nakręcony za 600 tysięcy dolarów, klip do piosenki tytułowego thrillera, który był rozbudowany, no ja wiem, do czegoś w rodzaju ballady albo miniatury z filmowego horroru. A Michael Jackson czuł się jeszcze bardziej pewnie, do tego stopnia, że postanowił jako pierwszy czarnoskóry w przyspieszonym tempie zostać człowiekiem białym. No więc kolejne próby zmiany pigmentów w skórze, kolejne operacje plastyczne, kolejne afery z bardziej czy mniej potwierdzonym molestowaniem dzieciaków co zrobiło z tego globalnego idola w błyskawicznym tempie kogoś w rodzaju straszydła, pośmiewiska, stałego bywalca w rubryce skandali, coraz to bardziej miernych piśmideł. I tak jak szybko Michael wspinał się na szczyt, tak szybko zaczął się zjazd w przeciwną stronę. No cóż, to był ten prawdziwy thriller.